Gdy PiS dojdzie do władzy w najbliższych wyborach, co będzie z Polską? No właśnie, wtedy się przekonamy, czy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie, czy będzie, czy nie będzie forsowało kompleksowego ustawodawstwa, które będzie skierowane na dostarczenie pozorów legalności dla żydowskich roszczeń odnoszących się do własności bezdziedzicznej. Ja przypomnę, co tu, na czym one polegają. Otóż one są całkowicie bezprawne, dlatego że chodzi o mienie, do którego nikt, żaden legalny spadkobierca nie pretenduje. Tylko organizacje przemysłu Holokaustu. No i jedna z tych takich organizacji, największy kombinat, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku, w styczniu 2018 roku przekazała Ministerstwu Sprawiedliwości w Warszawie list z szacunkową oceną wartości tych roszczeń. 1 bln zł. Czyli według aktualnego kursu około 300 miliardów dolarów. To jest równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego razem z długami. Razem z długami. Więc jasne jest, przynajmniej dla mnie, że Polska nie jest w stanie tych roszczeń takiej gotówki wygenerować, nawet w transzach. Zatem jeśli te roszczenia miały być realizowane, to musiały być realizowane w naturze, a więc w nieruchomościach, na przykład w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w zasobach Lasów Państwowych, udziałach w spółkach Skarbu Państwa, no i jeszcze w innych nieruchomościach. Być może, że nastąpiłoby też przejęcie rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego. Ona w tej chwili ma tam 200 ton, bo miała 116, teraz tam rząd kupił 100 ton. Żeby państwu dać skalę porównawczą, te rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego warte są mniej więcej 12 miliardów dolarów. A tu mamy do czynienia 300 miliardów dolarów, także to są roszczenia tej skali. Zatem, gdyby te roszczenia zostały zrealizowane, to środowisko żydowskie na terenie Polski zostałoby wyposażone w majątek takiej wartości, zyskałoby z dnia na dzień dominującą pozycję ekonomiczną, która by się przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy szlachtę po prostu. Naród polski we własnym kraju zostałby w rezultacie zdegradowany do 3. kategorii, bo 1. kategorię by stanowili okupanci, 2. kolaboranci, a 3. cała reszta. Dlatego mówię, że to największe zagrożenie jest od 1939 roku. No i być może to będzie nasz największy problem, któremu będziemy musieli stawić czoła. Wszystko jedno, kto wygra. Nawet jak Prawo i Sprawiedliwość nie wygra, a myślę, że wygra, no to będziemy musieli temu stawić czoła, niezależnie od tego, co tam pan prezes Kaczyński w tym tadrackim oświadczeniu powiedział. I jeszcze jeden skutek, który też będzie miał charakter trwały, niezależnie od tego, kto te wybory wygra, bo Prawo i Sprawiedliwość rozwija, jak mówiłem, programy rozdawnicze. Nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, to następna ekipa musiałaby te programy kontynuować z 2 powodów. Po pierwsze, że mają one charakter praw nabytych, a to bardzo trudno jest odkręcić. A po drugie, że liczba obywateli objętych tymi programami będzie tak duża, że w warunkach procedur demokratycznych nikt nie ośmieli się na to podnieść ręki. W rezultacie państwo, całe państwo jest wpychane dla partyjnego interesu Prawa i Sprawiedliwości, całe państwo jest wpychane w jednokierunkową uliczkę, z której nie ma odwrotu, chyba że się zawiesi procedurę demokratyczną w jakimś momencie, no to wtedy jest szansa, że... A tak to nie, więc to 2 skutki o charakterze trwałym. Proszę bardzo. Pytanie od sympatyka Federacji, prawdopodobnie. W jakiej koalicji winna iść zgrupowana Federacja dla Rzeczypospolitej na czele z Markiem Jakubiakiem, żeby odgrywała na scenie politycznej i
niesłyszalną rolę. Proszę pana, no proszę państwa, musiałaby uzyskać reprezentację parlamentarną, ale jakie szanse są, to już mówiłem, że w sytuacji, kiedy scena polityczna się polaryzuje na dwa antagonistyczne bloki i tam w środku jest między nimi taka bardzo ciasna przestrzeń, którą wypełnią, będą się starały wypełnić 4 czy 5 partii, no to perspektywa jakiegoś oszałamiającego zwycięstwa w odległą przyszłość się oddala. Jedynym wyjściem jest synergia, to znaczy jest stworzenie jednego komitetu wyborczego, który wtedy miałby szansę na zagospodarowanie tej części wyborców. Jeśli oni się podzielą między kilka partii, no to po prostu za mało ich jest, żeby jakiś sukces osiągnąć. Drugie pytanie, wie pan z nawiązaniem. Kto pana zdaniem powinien wejść w skład szerokiej konfederacji? Już mówiłem, wszyscy. Wszyscy, którzy nie należą ani do jednego, ani do drugiego obozu. Bo to jest ich polityczny interes. To jest ich polityczny interes. Jeżeli tego nie zrobią, no to rezultat jest prawie pewny. Proszę bardzo. Co przeszkadza wyjaśnić aferę SKOK? Myślę, że zagrożone by były interesy wielu środowisk bardzo wpływowych, i które mogą to udaremnić, ale myślę, że też wokół tego służby urządzają rozmaite prowokacje. To nie dalej jak kilka dni temu sam odniosłem wrażenie, że jestem obiektem prowokacji. Otóż taki pan, który tam reprezentował Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała, zażądał ode mnie tego, że on mi dostarczy materiały, a ja mam je przedstawić na antenie Radia Maria. Bez możliwości sprawdzenia, czy to jest prawda, czy nie. Więc zaskoczyło mnie to, a już utwierdziłem się w podejrzeniach, że mam do czynienia z prowokacją. Kiedy on powiedział, że jak ja się na to nie zgodzę, to znaczy, że jestem tchórzem. Jakbym się zgodził, to znaczyłoby, że jestem durniem. To już wolę być tchórzem niż durniem. Tym bardziej, że że tak powiem, zgłupienie moje miałoby konsekwencje. Bo on powiedział, że ma pełną listę nazwisk. Ja jeszcze wtedy, jak on mi to mówił, to nie wiedziałem, że on prowadzi stronę internetową. Znaczy to stowarzyszenie prowadzi stronę internetową. Jakoś tych nazwisk na swojej stronie nie opublikowali. Tylko chciał, żebym ja. Ale wtedy od razu bym miał na łbie prokuratora za RODO. Już nie mówiąc o tym, że przecież bym nie wiedział, które z tych nazwisk ewentualnie to jest uzasadnione, a które nie. No więc, o tak, też są takie podchody. Jestem przekonany, że to chodzi o to, żeby mnie ukarać za ujawnienie tej notatki, bo takich rzeczy się nie przebacza. Proszę bardzo. Co musi stać się w Polsce lub też na świecie, żeby PiS straciło władzę? No ludzie, jak ludzie nie będą głosowali na PiS, to straci władzę, no to chyba jasne. A jak będą, to nie straci. No to trzeba zrobić. Jeśli ktoś ma taki cel, to ja nie wiem, czy wszyscy, na przykład państwo byście chcieli, żeby PiS stracił władzę, ale jak ktoś chce, no to odpowiadam, że w taki sposób. Albo w ogóle odstąpić od procedur demokratycznych i wprowadzić jakiś system autorytarny. On polega na tym, że jakiś tam jegomość nagle tam powiada na moją komendę i wszyscy z jakichś zagadkowych powodów go słuchają. No i wtedy mamy monarchię nawet. Proszę bardzo. I ostatnie pytanie chyba od również naszego sympatyka. Czy słyszał pan, że sam Jarosław Kaczyński zakazał w czasie eurokampanii Jackowi Kurskiemu zapraszania do TVP Marka Jakubiaka? Skąd taka decyzja? Nie słyszałem. No to wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, bo wtedy jeszcze pan Marek Jakubiak był uczestnikiem Konfederacji. A Konfederację Prawo i Sprawiedliwość uznawało nawet za
większe niebezpieczeństwo niż Platformę Obywatelską. Z prostego powodu. Żaden wyborca, żaden sympatyk czy entuzjasta Platformy Obywatelskiej na pewno na Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosuje. Natomiast część przynajmniej wyborców Konfederacji może na Prawo i Sprawiedliwość zagłosować, jeśli nie będzie miało alternatywy. I dlatego to było... Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Na przykład ja też nie jestem zapraszany. No nie pęknie mi serce od tego. Tak, specjalnie się tym nie przejmuję. Ale to selekcję widać gołym okiem. Zresztą moim zdaniem rządowa telewizja nawet... Znaczy już nie uprawia żadnej publicystyki, tylko uprawia propagandę w najczystszej postaci, jeśli to słowo tutaj jest adekwatne. Bo to nie jest czysta propaganda, tylko taka nieczysta, no ale to uprawia. Zresztą inne telewizje tak samo, może z wyjątkiem Polsatu, który tak tam próbuje jeszcze okrakiem na barykadzie stawać, to podobnie jak nasz kukuniek, czyli pan prezydent Lech Wałęsa, kiedyś, nawet jeszcze kiedyś dawno temu, jak byłem jeszcze zapraszany do rządowego radia czy telewizji, to akurat tam o panu Wałęsie, to Monika Olejnik to prowadziła, no i ja tak najkrócej scharakteryzowałem, że tu pan Wałęsa troszeczkę no, się zagubił, dlatego że raz wspierał lewą nogę, raz prawą, a w końcu został między nogami. Proszę bardzo. A, już nie ma. Dziękuję. A, jeszcze jest. Proszę bardzo, pan tam... Się... No, pytanie numer 12. A, to przepraszam bardzo. To... A, myślę, nie przeczytałem go z uwagi na to, że ten temat już był poruszany kilka razy w wypowiedziach, natomiast oczywiście... Proszę przeczytać to, tak. Jak Konfederacja, a Federacja dla Rzeczypospolitej, czy jest w tym coś pozytywnego? No... Już powtórzę, że moim zdaniem, jeżeli ugrupowania, które uważają się za opozycyjne wobec obozu dobrej zmiany i obozu zdrady i zaprzaństwa, powinny utworzyć jeden komitet wyborczy, bo jeżeli się podzielą, to po prostu tego elektoratu nie starczy dla wszystkich i nawet nie starczy im na subwencję budżetową. To ja mam takie pytanie jeszcze, nawiązując do tego, jak namówić Jakubiaka, Korwina, Winnickiego, czcigodnego Grzegorza Brauna do tego, żeby taki komitet na równych warunkach stworzył? Nie mam pojęcia, proszę pana, no wydaje mi się, ja nie wszystkich tak dobrze znam. Na przykład pana Marca to w ogóle nie znam, nigdy z nim nie rozmawiałem, ale wydaje mi się, że jeśli by komuś, kto chce działać w polityce, to znaczy chce kierować państwem, przedstawić argument racjonalny i prosty, no to powinno się go przekonać, bo jak się go nie przekona, to znaczy, że do niego takie argumenty nie trafiają, to wtedy nie wiem, czy powinien kierować państwem, czy trzeba go dopuścić do tego, bo to nieszczęście tylko.